Kamera ruszyła, stoper również i kolejne nagranie się rozpoczyna, kolejny filmik. Jak zwykle, moi drodzy, że gdzie to położę z tym stoper? Chcę sobie go nie pochlapać, nie oddać wodą od sfer. To jestem ja, Adam Radzik, jesteście na moim kanale Malowanie Krok po Kroku. Dla wszystkich to jest kanał, dla wszystkich ludzi z pasją, dla wszystkich kochających kreatywność, twórczość i szczególnie malowanie obrazów. Witam Was, moi drodzy. Kolejna już to będzie chyba siódma część. Za dużo chyba tego. Nie szósta, jak co ja mówię. 2, 4. Nagrałem. No chyba tak, no jakoś tak. No nieważne. W każdym razie kolejna część malowania tego obrazu. I zaraz biorę się do malowania. Jak zwykle dzisiaj miałem już połowę dnia, czy ponad połowę dnia, prawie koniec dnia się zbliża, wieczór się zbliża i miałem już sobie odpuścić dzisiejsze malowanie, bo muszę się Wam przyznać, podzielić się moją taką refleksją, że bardzo długo mi nie było, prawie chyba pół roku, bo poprzednią sesję moich nagrań skończyłem już w lutym, a teraz no prawie pół roku minęło, czy tam prawie tam 5 miesięcy. I się okazuje, że przez ten czas, kiedy mnie nie było, to mi to odglądalność mojego przyszłego, mam ponad 600, już chyba teraz mam, teraz już będę miał, mam 650 filmów ponad na kanale i ta oglądalność mi tam spadła do jakiegoś tam poziomu, ale cały czas wzrastała. Tak. Teraz, kiedy już 8 nagrań zrobiłem, to kurczę, po prostu wszystko mi leci na pysk i oglądalność. Także nie wiem, czy to jest kwestią tego, że są wakacje i wyjeżdżacie, nie macie czasu na to, żeby mnie oglądać. Czy po prostu wszyscy pisali, wróć tu, kiedy będą kolejne nagrania, a już wróciłem, to po prostu nie ma zainteresowania. No nic, to trudno, będę to po prostu nagrywał. Postanowiłem też, zrobiłem coś takiego, że mam kilkanaście może nawet więcej obrazów, które tu na kanale zacząłem, czy już prawie no, rozpocząłem malowanie, powiedzmy w ten sposób, że i chciałem do kolejnych i tak sobie pomyślałem tak, też pytanie do Was, wszystkich zainteresowanych, czy obrazy, które tu gdzieś na kanale rozpocząłem, czy po prostu skończyć je poza kadrem i pokazywać Wam finalnej wersji. Czy chcecie, żebym te obrazy kończył tutaj na kanale, żeby nagrywać na podstawie tych wszystkich rozpoczętych obrazków filmiki? Odpowiedź się nas rzuca sama i już sam sobie pewnie na to pytanie odpowiem, bo chyba raczej będzie dla Was, pożytkiem dla Was będzie to korzystniejsze, bo tak teraz mi taka myśl do głowy też przyszła, że chciałbym Wam pokazać, chyba tak pewnie zrobię, to już to pytanie, to nie wiem, ale to możecie się wypowiedzieć na ten temat, co o tym myślicie, że zrobić coś takiego, że po prostu niektóre z nich może są na takim etapie, że niezbyt udane, że może takie zapomniane i nie są dziełami, tak? Nie są, ale mają sobie tą malarskość, mają jakąś tam, niewiele im brakuje, ale niektóre są jakoś tam puszczone i wymagają większej ilości pracy, dlatego pewnie, no skoro to ma być taki długi serial, to chyba tak zrobię, że po prostu będę malował je na kanale i zwracał do nich właśnie nawet tych zapomnianych jakichś tam sprzed, to już chyba ponad 2 lata jest mój kanał, w tym roku rozpocząłem, no i po prostu takie, które już tam gdzieś byłyby zaczynane bardzo, bardzo dawno temu. Dobrze, wracam do malowania. Dosyć kolorowy ten obrazek się zrobił, taki pstrokaty. Trzeba go trochę stonować i nie chcę też, żeby to malowanie, żeby było jakoś w nieskończoność praca nad tym obrazkiem trwała, dlatego zrobię to, postaram się zrobić to szybko, sprawnie, żeby go w miarę tym, bądź jeszcze kolejnym dwóch, no powiedzmy, nagraniach skończyć pracę. No i na koniec pokażę Wam go w randce, podsumujemy, co tutaj, jak, dlaczego tak się wydarzyło, jak się wydarzyło. Dziś teraz zacznę od, nietypowo, bo zacznę od jasnego koloru. Wezmę biały, taki biel plus żółć plus jakiś tam oranż, żeby zrobić jakiś tam taki kolor zbliżony do tych tutaj żółcieni, takich rozjaśnionych.
i szczegóły zawsze na jasnym kolor trudniej położyć, czy będzie, jasny kolor trudniej położyć na mokrą farbę, tak? Bo ona się zawsze ten, trudno jest, łatwiej położyć ciemny kolor na jasną niż jasny na ciemno. Dlatego na takim etapie, na takiej fazie malowania, kiedy obrazek jest suchy, no bo od ostatniego posiedzenia, ostatniego malowania tutaj nic na nim się nie działo, nic się nie wydarzyło, to dlatego tutaj tak robię. Niektóre plamki trzeba tutaj, jeszcze są miejsca, gdzie jest białe płótno, także będę tutaj się starał w ten sposób. I teraz będę dawał, tak jak mówiłem wcześniej, będę dodawał troszeczkę szczegółów do tego obrazka, żeby kwiaty, wydobyć kształt z tego tych kwiatów. Teraz dopiero wezmę ten pędzelek cienki z ciemnym kolorem i będę tutaj spróbował sobie to. Niektóre gdzieś tam kolory pozakładam, żeby tutaj ziemię pochowam, żeby to ujednolicić, gdzie trzeba ujednolicić, gdzie nie, no to tam trzeba po prostu tylko tak. I będę starał się po prostu zrobić bardziej ukonkretnić ten obraz, bardziej ukonkretnić, żeby to już było widać, jakie to są kwiaty. Co prawda nie wiem, jak one się nazywają, ale mam je widzę je w wyobraźni, jak wyglądają, dlatego może ktoś później rozpozna ich i mi napisze, co to są za kwiaty. Jak już skończony będzie obraz, będzie widać naprawdę, jak one wyglądają. No, pomalowałem sobie też tutaj, czego teraz nie będę wam pokazywał, pomalowałem krawędzie ciemnym kolorem, o tutaj zrobiłem ten sposób, takim ciemnym kolorem, żeby te krawędzie już są dookoła malowane. To jest taki jakiś czerń z taką zielenią, taki po prostu ciemny kolor. Kiedy później ramkę włożę, to już będzie, będę miał ten... Też wykorzystałem farby, które zostały na palecie, tak, żeby właśnie ten sposób to zrobić. A nawet taki obraz, kiedy w ten sposób go pomalujecie, malujecie sobie tę krawędź, można będzie go powiesić bez ramki, tak. On się tak bardzo fajnie odcina, taka ciemna krawędź. Właśnie kiedy to jest ciemny kolor, żeby to nie był... Tak, ja to przygotowuję po to, żeby tą moją rameczkę taką w nią włożyć, kiedy tam będzie ten dystans taki kątowniczy dookoła, zamknę tą kompozycję. Natomiast to samo odcięcie tego nie robię, też wielu z was widziałem i tak robicie, że maluję kompozycje, szczególnie są takie modne teraz obrazki, jakieś tam dwa, takie pytyki, jakieś układane zróżnicowanych wielkością kompozycje, że cały motyw obrazów przechodzi na 1, 2, 3 czy 5 obrazków, to wtedy malujecie też motyw tego, przedłużenie tej kompozycji obrazu na krawędzi, tak? Ja tego nie robię, bo to wygląda moim zdaniem, już też o tym mówiłem kiedyś, że to nie wygląda dobrze. Tak samo jak nie lubię, jak na przykład te fotografie na tym, właśnie. Dlatego to od razu tak się kojarzy z fotografią taką drukowaną na płótnie, nie? Jak widzicie gdzieś tam na wystawach sklepowych, czy gdzieś tam fotografie, które są naciągane na właśnie takie podobrazia, lejtrany, na ramki po prostu drewniane, to ta kompozycja wychodzi poza ten i nawet nieraz się używa bardzo grubych listew, żeby po prostu to wygląda jak właśnie jak tapeta, jak coś niekoniecznie artystycznego takiego, nie? Takiego, nie wygląda to, moim zdaniem to nie jest estetyczne, znaczy w sensie takim, że obniża rangę obrazu, tak? No przecież po to maluję obraz, żeby ta kompozycja była na tej płaszczyźnie, na tym licu obrazu, a nie po to, żeby patrzeć na niego na wprost i jeszcze oglądać jego krawędzie, tak? Boczną, górne i tak dalej. Dlatego nie polecam, żebyście robili właśnie w ten sposób. Dobrze, co dalej? Biorę teraz, gdzie zaraz byłem, co ja robiłem. Okej, okay. Tym żółtym, o tu gdzieś jeszcze powkładam te, gdzieś tutaj pododaję tego jasnego tła, żeby to tam zaistniało. O, tutaj może odetnę, tu jakieś listki porobię, pododaję. Ta płaszczyzna tła nie może być też taka, wiecie, płaska, żeby tam równym, jednym kolorem. To ma być malarskie, to ma być... Każde odniesienie, na przykład plamy barwne, dlatego tak jest istotne to malowanie właśnie, że w sąsiedztwie obiektu jednego drugiego
te zależności barwne zmieniają swoje tam nasycenie, jasność, niuanse te barwne, tak? Że to nie jest tak, że jeżeli tutaj jest ten kolor w zestawieniu z jakimś tam tym liśćmi, tymi jakimiś tam młotygami, to znaczy, że w tym samym miejscu ten inny kwiat będzie miał ten sam kolor. Po prostu to trzeba różnicować i bawić się każdą najmniejszym zestawieniem plamek barwnych. Nie tylko ogólnie, że żółto-pomarańczowe tło na całości i czerwono, taki jednolicie czerwony, jakiś natężeniu jednym kwiat. Każdy z tych, raz, dwa, trzy, cztery, siedmiu kwiatów. I tu po prostu wynika to, ta zabawa ważna powinna odbywać się na każdym, że każdy jest inny, każdy ma inaczej tutaj widzieć, tutaj jakiś, tu jakaś żółć wchodzi, tutaj jakiś, po prostu teraz będę też to różnicował. Żeby to nie było takie jednostajne, jednorodne, jedno, wiecie, no, tu w jednym kwiatku, tutaj czerwony, a tu będzie w drugim. Chcę ten kształt, kurczę, w ogóle, jak tam jestem z czasem, chcę ten kształt pokazać i jakoś go tutaj uwidocznić. Nie chcę też zrobić tego zbyt tam cydelować, studiować, tylko też w jakiś sposób po prostu, żeby to były, raczej mi chodziło o takie kwiatki, i teraz będzie trudno na tym, chociaż niech to jest, niech to będzie, że to mają, o tu mają, zaraz wezmę ciemny pędzel, tą konturweczkę i będę jeszcze to, najpierw powinienem go tym, no jak mam ten pędzelek cienki, powrócony właśnie takim kolorem czerwonym, dlatego tutaj od razu też z tym sobie spróbuję poszaleć. No to może za bardzo pomarańczowy ta czerwień i za bardzo się robi podobna do tła. No i właśnie o to chodzi, żeby to różnicować, żeby to była taka zabawa kolorem. O, tu już będzie inny zupełnie kolor i tu w ten sposób. Te środki kwiatów, tu będę musiał, o, dodam jakiegoś granatu, co to było, prawie fiolet jakiś taki ciemny, o, ultramaryny z tym. I tu będę starał się w tym, te środki kwiatów, żeby one były ciemniejsze, bo tak one powinny wyglądać. Tutaj też, o, to mi się przesuwa, kurczę, nierówno wisi. I dobrze, i teraz co? Teraz jeszcze z zielenią, zieleni łodyg i listków. Słuchajcie, skończę ten odcinek i postaram się jeszcze w tym następnym zrobić szybciutko i następny już będę nagrywał. Już sobie przygotowałem szare takie tło i będę robił portret. No w ogóle będę dużo tematów nowych robił, tylko zachęcam was, bo nie wiem, czy jest dla kogo tego to robić, bo oglądajcie mnie i piszcie do mnie, czy w ogóle chcecie, żebym coś takiego tutaj wam pokazywał. A może chcecie jakiś temat bardziej jest oczekiwany, także napiszcie, czy wolelibyście, żebym... Jaki chcecie, żebym namalował następny obraz, o, w ten sposób postawię pytanie i bardzo chętnie to zrobię. Czy nawet wyślijcie mi temat obrazu. Wiem, że tam do mnie teraz parę osób znowu napisało takich, wysłało mi swoje obrazki do tak zwanej oceny, że tak powiem. Chociaż ja mówię, że nie oceniam, nie chcę wam oceniać tych obrazów w takim sensie, że żeby je jakoś krytykować, tylko zawsze będę was zachęcał do tego, żebyście malowali. Ale piszcie i napiszcie mi na przykład właśnie, jaki obraz chcielibyście, żebym tutaj namalował jako następny i wtedy zrobię to może właśnie nie to, co wymyśliłem, że to będzie portret, czy autoportret kolejny, czy ten, ale może macie jakiś temat, który nie daje wam spokoju, chcecie go jakoś dobrze, zaczęliście, nie możecie sobie jakoś poradzić, może ja bym wam podpowiedział, jak lepiej potraktować, jak lepiej do niego podejść, żeby ten problem zaistniały, rozstrzygnąć, rozwiązać. Także zachęcam, piszcie do mnie, ja będę mógł właśnie wam pomóc właśnie w ten sposób. Także zapraszam i wtedy będę mógł, o, następny obraz robić taki, jaki będziecie chcieli, żeby właśnie był. Może właśnie dlatego nie będę
tutaj planował sobie sam, tylko z waszą pomocą. I to będzie szczególnie dla was istotne i dla was będzie pożądane, żebyście mieli sobie pogląd na to, jak ja to robię. Popatrzcie, teraz znowu wziąłem ten cienki pędzelek z ciemną farbą. Zawsze go łamię tam jakimś odcieniem zieleni, biorę czerni. Oczywiście jest pewnie w przeważającej mierze, ale też jest tutaj jakaś tam zieleń, złamana zielenią, żeby to nie była po prostu tylko i wyłącznie farba koloru czarnego na tym, w tym miejscu. Teraz tu trochę kolorowo jest, tutaj jakiś słab przebija, ale za bardzo podzieliłem ten i zrobiła się taka mozaika w tych miejscach, dlatego tutaj postaram się, zaraz jeszcze wezmę zielony jaśniejszy i postaram się tutaj skonkretyzować jakiś, wymalować jakieś liście. A tutaj fajnie to się zrobiło na tych krawędziach, tutaj na tych obrzeżach tutaj, w tej części obrazu. To widać, że są listki jakieś, tu coś się dzieje fajnego, malarskiego, chociaż tych kolorów jest zdecydowanie mniej niż tu. Ale tutaj zaraz też to do tego dojdę i do tego wrócę, żeby tam... O! I bardzo dobrze teraz, tu zbyt mocne te widzę, już się pojawiły miejsca. Zaraz będę to rozjaśniał, będę tutaj starał się ingerować jeszcze kolorem zieleni. Ale o! Tu będzie jakiś listek, tu wyjdzie. I w ten sposób będę starał się tę kompozycję z liści zrobionych, czy tam stworzonych. O, tu jakiś będzie listek takiej żywej zieleni. Złamię go teraz jakąś troszeczkę, będzie bardziej oliwkowa. O. Tu będą jakieś światła, będą się duże rzeczy działy, ale żeby to była taka fontanna. Żeby to były, widać było, że to są te właśnie listki tej roślinki. Tu jakieś pączki, ale to też w sąsiedztwie są jakieś listeczki. O. I tu już mam fajnie, teraz jeszcze tutaj brakuje. Się zrobiły takie puste miejsca. O, też jakiś liść. Tu na tej zieleni bardzo ładnie ta czerwień kontrastuje. To też by się przydało zrobić. O, właśnie coś takiego. Tu mniejsze uderzenia tym światełkiem. O, tu. I ta zieleń bardzo soczysta. Ona powinna też tutaj się ładnie w tym obrazie pojawić. O, i bardzo fajnie. I tu już tą układankę jak gdyby bardziej skonkretyzowałem te żółto-zielone liście. No i właśnie na tym to polega, że teraz kolorystycznie sobie opowiadam, bawię się tym kolorem i w ten sposób sobie, o. Kurczę, nie chciałem dzisiaj, nie chciałem się tego odcinka nagrywać, ja widzę, że dobrze, że zrobiłem właśnie to, bo tutaj się fajne rzeczy dzieją. I fajny z tego obrazek będzie. Jeżeli, oczywiście ktoś, jeżeli już się komuś ten obrazek spodoba i chciałby go mieć, to zapraszam. Zaraz jak go skończę, to mogę go wam wysłać. I tak jak mówiłem, na moim kanale teraz będzie rządzić taka zasada, że po pierwsze to najpierw wysyłam, później mi tam jakąś pieniążki możecie za to płacić, a płacicie nie tylko tyle, ile wynoszą koszty namalowania tego obrazka. Także ewentualnie plus jakiś możecie mi tam dołożyć datek, ale to będzie tylko po to, żeby wam pomagać. To będą pieniądze nie po to, żebym ja na nich zarabiał, tylko po to, żebym kolejne obrazy mógł malować, wspomagać was, także zapraszam. Będę mógł w ten sposób na przykład też wysyłać wam obrazy, nie pobierając za to opłaty, tak? O to mi właśnie chodzi, żeby kogo na to stać, to tam jakiś datek chce, żeby to nie była kwota przeze mnie narzucona, tylko wy zwracacie mi te koszty, tak jak sobie tam uważacie, że taki obrazek waszej opinii jest warty, nie wiem, 100 zł, no to płacimy 100 zł, tak? Koszty to pewnie gdzieś w formie tak 100 zł będą, tu jeszcze będzie ramka, bo to ramka plus ten obrazek to będzie gdzieś. Natomiast jeżeli coś będziecie chcieli więcej dać, na to sobie tam dołożycie z własnej woli, to nie będzie, że tak powiem, mój. Słuchajcie, kończy się nagranie. Jeszcze tu co chciałem, tych światełeczka. I będę tu kończył. W następnym odcinku naprawdę niewiele trzeba temu obrazkowi, żeby to kończyć. Także jeszcze szybciutko zrobię jeden ten. Teraz właśnie tymi najjaśniejszymi. Po prostu trzeba, chcę zrobić, to nawet chyba zaraz, bo pojechałem z tym, bo jest prawie biały, a nie,
a nie żółty. O, i takie najjaśniejsze miejsca, przy okazji też tutaj zasłaniam te rzeczy, które tu jeszcze gdzieś tam się przebijają jakieś niepotrzebne kolorystycznie. I w ten sposób będę to kończył. O, tutaj to też będę chciał jeszcze zrobić w ten sposób, żeby... O, może trochę... jeszcze to rozjaśnię. Słuchajcie, kończę. Jak się tam urwie, to przepraszam. Już przestaję mówić. I zapraszam na następne nagrania. Piszcie, subskrybujcie, zaglądajcie do mnie. Pozdrawiam. To byłem ja, Adam Radzic.